Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz, podróżowanie przez V. Jesteśmy w Suchej Beskidzkiej, wróciliśmy do naszych korzeni, czyli do miejsca, gdzie 3 lata temu, dokładnie w tym garażu, tym obok, wybudowaliśmy naszego vana LTK, przerobiliśmy go na kampera. Teraz przyjechało białe Ducato, żeby uczynić dokładnie to samo. Tak jak wiecie, byliśmy na początku w Zielonej Górze, ale przyjechaliśmy do Suchej Beskidzkiej. No i teraz odostrzaliśmy po moim ojcu taki malutki garaż, bo tamten stary jest załadowany jakimiś innymi rzeczami, więc po prostu sprzątamy sobie ten i tu zrobimy taki warsztat, w którym będziemy mogli normalnie pracować i no, przerabiać busa. Busa będziemy przerabiać na zewnątrz, ponieważ nie mamy zadaszenia, ale możliwe, że wykombinujemy jakiś namiot, bo ponieważ pogoda, jak widzicie, zresztą nawet teraz jest mokra, deszczowa. Także teraz wam pokażę wewnętrze tego garażu, no i będziemy po prostu z Kasią to przerabiać, a potem będziemy vana przerabiać dalej. Chyba dzisiaj zrobimy izolację. Znaczy dzisiaj, w tym odcinku zrobimy izolację. Nie da się tak pracować w tym. Iu, pająk. Dobra, spróbuję bez. O, dobrze. Brawo, brawo Kasia. Jest jeden wielki plus tego, że wróciliśmy do Suchej. Ten plus jest przed nami. Ten niesamowity piękny widok na górki. Jak to kwiecień, pogoda jest w kratkę i tutaj jest troszkę słonecznie, wychodzi słońce, a tam widać na wzgórzu śnieg. Dzisiaj spadł w nocy. No dobra, mały update tego, co się dzieje. Robota idzie bardzo powoli. Niestety, wbrew naszym oczekiwaniom, idziemy po prostu powoli. Ale to dlatego, że jesteśmy jeszcze niezorganizowani i to wszystko jest takie niepoukładane. Dlatego też chcemy sobie zrobić tutaj warsztat, żeby wszystkie rzeczy były na miejscu. Tutaj będą jakieś kombinereczki przyczepione, śrubeczki, te wszystkie klucze,
Kasia maluje właśnie teraz taką szafkę, będzie malować, wyszlifowała ją i będzie ją malować. I nad nim będziemy trzymać elektronarzędzia, tutaj będą ładowareczki i tak dalej. Bo ja wczoraj w nocy miałem wizję, zastanawiałem się, jak to wszystko urządzić, jak to wszystko pomieścić. No i pomyślałem, że wykorzystam tą starą szafkę i ona będzie idealna na nasze rzeczy. A żeby było ładniej, to pomaliłem na czarno. Kończymy na dzisiaj robotę, bo już jesteśmy zmęczeni. Farba musi wyschnąć, a też praca w tym pomieszczeniu teraz jest nie za ciekawa, ponieważ ta farba jest strasznie śmierdząca. Więc robimy sobie przerwę, idziemy odpocząć. Jutro zaczynamy od nowa, jutro z nową motywacją. Kończymy ten warsztat. Pokażę wam, jak teraz to wygląda. No póki co jest nam pomalowana bardzo ładnie szafka. Na razie jedną warstwą, jeszcze chyba Kasia chyba ją będzie malować drugi raz. Tu mam nieskończone oczywiście te płyty przyczepione, ale jeszcze nie wszystko jest zrobione. Taki zrobiłem stół z palet na tą chwilę. Mam mnóstwo pudełek, już części do kampera. Tam są pozostałości po kamperze, stare po tym z Ducato. Plastiki boczne, narzędzia, piły. No i tyle. O, zobaczcie. Babiogórska drzewna spółdzielnia pracy. Jest jakiś rocznik, 600 zł kosztowała, przeceniona na 600 zł. Nie ma tutaj daty. Strasznie stary jest ten mebel. Nie wiem, zastanawiam się, czy ktoś z was jeszcze ma w domu takie meble z wysokiego połysku. Kiedyś to był luksus chyba. Kasia, restauratorka, odrestaurowała piękną gablotę. Zabytkową gablotę, nadała jej takiego nowoczesnego, modernistycznego, czarnego akcentu. Tym samym kończymy pracę. Bajo. Witam ponownie, witam tym razem z garażu. Tak jak widzieliście przed chwileczką na ujęciach, było przez święta wielkanocne bardzo biało u nas w Suchej Beskidzkiej. Nie wiem, czy u was też taka pogoda jest, czy była, ale no u nas było tak 5 minut słońce, 5 minut deszcz, pół godziny śnieg, znowu słońce, znowu deszcz, znowu śnieg i tak cały czas przez ostatnie kilka dni, więc było bardzo ciężko po prostu cokolwiek zrobić i niewiele tak naprawdę zrobiliśmy takiego fizycznego, natomiast no parę rzeczy popchnęliśmy, zrobiliśmy trochę zamówień i przerejestrowaliśmy samochód, byliśmy w urzędzie komunikacji zaraz po świętach, no i jak widzicie teraz nadali nam numery nowe, mamy KSU, teraz AI 99, Kasi ulubioną i szczęśliwą cyfrą, kto wie, kto nas ogląda, ten wie, jest 9, więc mamy podwójne szczęście w tym razem w naszej rejestracji. Jeżeli chodzi od razu o rejestrację samochodów i tak dalej, to dowiedziałem się dzisiaj, że jednak ta akcyza na przeróbkę samochodów na kampery wchodzi. I to, co ostatnio mówili, że posłowie Konfederacji tam coś zrobili i tak dalej, żeby nie było tego, okazało się, że oni no, przesunęli termin spłaty. Więc dzisiaj czytałem na Gazecie Prawnej i wydaje mi się, że to jest bardziej wiarygodne źródło niż jakaś tam, nie wiem, Wirtualna Polska, coś w tym stylu. Nie mam nic o Wirtualnej Polski, ale Gazeta Prawna to Gazeta Prawna jednak. I tam się wypowiedzieli prawnicy i powiedzieli, że ta akcyza na przerobione samochody jednak wchodzi od 1 lipca 2021 roku, czyli tego roku, od 1 lipca tego roku. Natomiast obowiązek spłaty tego zobowiązania nastąpi dopiero rok później. Więc jeżeli ktokolwiek wybuduje kampera pomiędzy 1 lipca 2001 a
no później, to będzie musiał zapłacić tą akcyzę po prostu. Więc brawo rządzący, brawo wszyscy ci, co wybrali ten rząd, bo dzięki temu mamy więcej podatków, jeszcze więcej podatków. Więc już brawo rząd Prawa i Sprawiedliwości, który wprowadzał no, kolejny podatek na to, żebyśmy no, lepiej nam się wszystkim żyło. Także no, nie wchodzę tutaj w politykę, ja mam swoje zdanie, ale no po prostu to, co się dzieje teraz z tymi podatkami, to jest jakieś totalne szaleństwo i dojenie obywateli, ale to nie jest kanał o polityce. Wracamy do środka. Powiem wam dokładnie, jaką izolację my dzisiaj w tym nowym kamperze zastosujemy. To będzie takie combo tego, co było poprzednio i tego, co teraz będzie. No po prostu takie nowocześniejsze troszeczkę. Ale w każdym razie będzie wygłuszony fantastycznie i będzie ocieplony fantastycznie. Także teraz wam wszystko powiem. Mam tu przygotowane dla was stanowisko. A w ogóle pokażę wam, jak zrobiłem ten garaż. O, proszę bardzo, prezentacja. Zanim przejdę do izolacji samochodu, muszę wam opowiedzieć o tym, jak to będzie wyglądało i co tam będzie, jakie warstwy i z czego się będzie składać izolacja. Tak jak mówiłem jakiś czas temu, mieliśmy w planach, że robimy pianą pur, czyli zamkniętokomórkową spryt zawozimy do firmy i spryskujemy, ale jak zrobiliśmy research i zrobiliśmy badania, ile to mniej więcej by kosztowało, to wyszło mniej więcej ponad 3000, plus nie zawsze to można zrobić teraz na przykład, teraz jest za zimno na to, żeby taką pianę pryskać. Niektórzy się zgadzają i mówią, że można, ale to wiem z doświadczenia i po prostu od innych, że powinno się to nakładać w odpowiedniej temperaturze i na pewno jest to wyższa temperatura niż 0 stopni, a taka jest mniej więcej teraz na zewnątrz. Więc żeby nie czekać do lata, postanowiliśmy się skontaktować z firmą Bitmat, bitmat.pl i oni nam doradzili, jakie pianki trzeba zastosować, bo chcieliśmy po prostu polecieć, tak jak w poprzednim wanie, mieliśmy taką 1-centymetrową piankę, chcieliśmy po prostu, żeby no, kupić u nich już taką na warstwie kleju 2-centymetrową, ale od słowa do słowa wyszło, że oni są po prostu tak doświadczonymi ludźmi, że nam odradzili to rozwiązanie i po prostu podpowiedzieli kilka innych różnych rozwiązań, dzięki których będzie nam wszywany. Raz, że super wygłuszony, a dwa, dobrze odizolowany. I właśnie z tego co wiem, to nie tylko nam tak pomagają, bo jeszcze dużo innych budowniczych wanach jest teraz. Zresztą zaraz do tego przejdziemy. Moi drodzy, zaczynamy od podłogi. Na podłogę położymy matę butylową. Mata butylowa z dodatkową warstwą aluminium. Jest to bardzo grube aluminium. No, jest kawał po prostu tego aluminium tam dosyć dużo. To jest o szerokości 2 mm w sumie, cała ta taśma. Ona jest na warstwie kleju, więc ją wystarczy po prostu odkleić z tego papieru i przykleić do blachy. Następnie trzeba taką warstwę dokładnie rozwałkować, żeby nie było powietrza pod spodem, bo jeżeli jest powietrze, no to potem na tej blasze się skrapla woda, no i powoduje to korozję. Więc to leci na podłogę, na sam spód. Następnie na to położymy to jest 3-centymetrowe. 3-centymetrowego styrodur, to jest taka lepsza wersja styropianu, która nie chłonie wilgoci. Często wykorzystuje się ją do fundamentów w ziemi, więc ona po prostu się idealnie spisuje, jeżeli chodzi o izolację. Podłogi, na to położymy jeszcze pianę kauczukową, taką piankę, która no, zakryje całkowicie tą podłogę i taka kanapeczka o szerokości 4 cm będzie sobie leżeć na naszej podłodze i to wydaje nam się, że wystarczająco będzie nas chronić od zimna, ciepła i odgłosów. To tak będzie wyglądać nasza podłoga. Natomiast jeżeli chodzi o ściany, to na ściany również zastosujemy matę butylową i tak samo na sufit. Sufit pokryjemy cały, te wszystkie płaty po prostu pomiędzy filarami będą pokryte butylem, natomiast na ścianach to tylko te miejsca takie pomiędzy tymi po prostu belkami, tam gdzie jest
przestrzeń na to, to zastosujemy butel, ponieważ butel jest bardzo ciężki i nie możemy całego samochodu okleić, bo by to ważyło 200 kg albo nawet 250, więc żeby nie przeciążyć samochodu, to zastosujemy tylko w takich miejscach nefralgicznych. O, jakie ładne słowo, nefralgiczne. Więc lecimy tak, tak. Mamy ścianę i mamy oczywiście matę butelową, doskonale rozwałkowaną. I na to, uwaga, uwaga, w miejscach, w takich wgłębieniach, takich, tam gdzie są okna, tam będzie 5-centymetrowa mata taka gumowa. I ona będzie nas zdecydowanie mocniej chronić, aniżeli ta, którą mamy w starym vanie, bo w starym vanie mamy taką 1-centymetrową, a tu mamy 5-centymetrową piankę. Więc ta pianka leci we wgłębienia i na to powinien polecieć jeszcze Alufox, żeby uszczelnić, tak, wyizolować, tak żeby po prostu powietrze się nie dostawało ciepłe do środka, a zimne też do środka i tak dalej, więc żeby po prostu nie było tam przewiewu powietrza, to powinniśmy dać Alufox, ale Alufox nie ma takich dobrych właściwości, jak mówią producenci i no po prostu doświadczenia naszego i innych i czytając też przeróżne posty i różne opinie w internecie, doszliśmy do wniosku, że zastąpimy tym razem Alufox taką pianką polietynową, która również jest do zamówienia w Bitmacie, i taką pianką okleimy cały samochód jeszcze, więc to będzie taka no gruba warstwa izolacji, to jest we wnękach, a na miejscach, gdzie nie mamy możliwości dać 5-centymetrowej, to będziemy dawać 2-centymetrową, a jeżeli nie będzie miejsca, to będziemy robić 1-centymetrową, więc to po prostu chcemy, żeby to było no fantastycznie ocieplone. Mamy również na listwy i na takie progi i na takie różne miejsca wystające taką 1- czy 2-milimetrową taśmę, którą okleimy wszystkie metalowe miejsca. Chodzi po prostu o to, żeby metal był przykryty, żeby się woda nie skraplała, żeby nie trzeba było jej wycierać, żeby ona po prostu, żeby jej tam nie było, bo najgorsze co może być, to jest wilgoć w kamperze. Więc tak to będzie wyglądało. Ciekawy jestem waszej opinii, waszego zdania. Napiszcie w komentarzu, czy co myślicie na temat naszej izolacji. Czy takie kanapeczki, które będziemy tutaj zastosowywać, sprawdzą się. To mówimy to mamy ścianę, to mamy podłogę. No mam nadzieję, że będzie doskonale, że będzie cieplutko i fantastycznie. Zanim skończę i przejdę do budowy vana, to jeszcze mam dla was konkurs i ogłoszenie. Za mną jest tutaj taki zestaw czapeczka, koszulka, smycze, kubeczek. Do tego zestawu jeszcze dorzucamy książkę Wielki Wóz z osobistą dedykacją. Mamy dwa takie zestawy. Jeżeli ktoś z was chciałby otrzymać taki zestaw, którego sponsorem jest Bitmat i podróżowanie, to możecie nam napisać w komentarzu jakąś rymowankę albo coś związanego z izolacją, jakiś może wiersz, może to być jakieś zdanie. W każdym razie, żeby spełnić wymogi prawne, musi to być jakieś zadanie, więc napiszcie coś kreatywnego, coś fajnego i zrobimy konkurs. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję firmie Bitmat i chłopakom z Bitmat za super fachową poradę i za bardzo ekspresową dostawę tych wszystkich pianek. To oni to po prostu szybko ogarnęli, spakowali, przygotowali, opisali. Mamy jeszcze materiały od nich, którymi będziemy ocieplać szoferkę, znaczy wygłuszać szoferkę, ale o tym jeszcze będziemy gadać w przyszłym odcinku. Jeżeli ktoś z was chciałby zakupić sobie takie pianki, wygłuszyć sobie swój samochód, kampera, dom, przyczepę, cokolwiek, to możecie skorzystać z kodu rabatowego. Kod rabatowy na 10% pod nazwą podróżowanie. Wystarczy, że jest podróżowanie i macie 10% taniej na stronie bitmat.pl. Ja serdecznie polecam, zachęcam, bo naprawdę są świetni ludzie, plus świetne produkty wysokiej klasy, naprawdę, no chyba nie ma lepszych, tak mi się wydaje. Także ja polecam wam serdecznie Bitmat, dziękuję serdecznie i idę pracować.
całkiem spoko to idzie. Na ścianach się zdecydowanie prościej nakłada ten butel, bo są po prostu płaskie te ściany. Skończyłem przyklejać tą ścianę, tą już mam prawie całą gotową. Teraz będę wałkował moim masażerem do pleców. Mam masażer krótki, masażer długi. I teraz będę to wałkował, także podejrzewam, że 2 godziny mi to zajmie, więc nie będę wam tego pokazywał, bo to po prostu byłoby nudne. Natomiast już wiem na tyle, mikrofon, już wiem tyle, że dzisiaj nie skończę tej izolacji i w dzisiejszym odcinku nie zobaczycie całego tutaj przedsięwzięcia izolacyjnego, bo po prostu na to schodzi strasznie dużo czasu. I docinanie, i wałkowanie i tak dalej, więc zapraszam was na następny odcinek, w którym pokażę wam efekt końcowy, albo kontynuuję, będę kontynuował po prostu to, tą izolację. Wracając do tego, co mówiłem w garażu, zrobiłem sobie tutaj taki test i nakleiłem tą warstwę butylową, matę butylową, ona jest tu na spodzie. Na to poszła pianka kauczukowa i ta pianka, która zastępuje Alufoxa. Tutaj dałem taką cieńszą piankę, no bo wiadomo jest ten. No i cała ta izolacja jest po prostu tutaj dużo jeszcze miejsca, więc się nie przesadziliśmy z grubością, a natomiast na ściankę, to tutaj wam pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o tą 5-centymetrową piankę, tak jak widzicie tutaj, ona po prostu cała weszła w tą wnękę i co więcej, jeszcze mamy tak powiedzmy ze 2 centymetry, jeżeli tutaj taką błazerię nakleimy, to jeszcze jest, jak widzicie tutaj, 2 centymetry, 2,5 nawet centymetra, z przestrzeni. Na to pójdzie ta pianka jeszcze, więc powiedzmy, że będzie 2 cm zostanie jeszcze powietrza bluzu, więc dzięki temu, że Lucato jest takie szerokie i te belki są takie po prostu duże, no to cała ta pianka zniknie w tych ścianach i przez to nie stracimy tutaj naszej przestrzeni do życia i do mieszkania. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym konkursie, w którym można wygrać 2 książki i 2 zestawy od Bitmat. Link do zniżek Bitmatu jest pod spodem. Podróżowanie na 10%. I... aha, jeszcze wam nie powiedziałem o tym, że wczoraj mieliśmy premierę naszej nowej księgi. Księgi podróży, która jest aktualnie w przedsprzedaży. Można ją nabyć dużo, dużo taniej. Wystarczy wejść na stronę podróżowanie.pl/księga albo do naszego sklepu i tam są wszystkie informacje na temat tego nowego produktu, cudownego, fantastycznego. Przedwczoraj był live, była premiera, więc teraz już książki możecie, księgę, notatnik, dziennik możecie zamawiać do siebie. Tak, to chyba wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie, pozdrawiam od siebie i od Kasi. Od Kasia teraz montuję tego vloga, także Kasia też was serdecznie pozdrawia, a ja idę dalej wałkować.